Uważa się za komara. Został mieszkańcem Bellevue. Oszalał z powodu palenia. Ofiara papierosów i zmartwień traci rozum i trafia do Bellevue. Bogata kobieta w obłędzie. Mania zakupów posyła ją do Bellevue. Gonił matkę z nożem. Ona uciekła. On trafił do Bellevue. Syn bogacza na oddziale dla obłąkanych. Potajemnie trafił do Bellevue. I to są wszystko autentyczne nagłówki z gazet, tylko z jednego roku, 1897. Cześć, tu Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o niesamowitej książce Bellevue, 300-lecia medycyny i chaosu w najbardziej znanym szpitalu Nowego Jorku. Napisał ją David Oshinsky i naprawdę mam nadzieję, że to nie jest ostatnia książka przetłumaczona na język polski, bo książka jest naprawdę znakomicie napisana. A przetłumaczyła ją Jovita Maksymowicz-Haman i też zrobiła to genialnie. I bardzo się cieszę, że dzięki niej mogliśmy poznać tę historię. I ta książka jest niesamowita tak bardzo, że nie wiem zupełnie od czego zacząć. Ale zrobimy tak. Na wstępie opowiem Wam krótko, o czym książka jest. Potem podzielę się dosłownie dwiema, trzema historiami, zgodnie z zasadą, że z każdego filmu powinniście się dowiedzieć czegoś nowego. I też przeczytam Wam kilka fragmentów. Możecie myśleć, że to jest książka o szpitalu, co samo w sobie nie brzmi zachęcająco. Nawet jeżeli jest to najstarszy szpital w Nowym Jorku, a niektórzy twierdzą, że nawet w całych Stanach Zjednoczonych. I nawet jeżeli wiecie, że właśnie Bellevue był pierwowzorem szpitala w serialu New Amsterdam. I owszem, jest to książka o szpitalu, ale tak naprawdę jej głównym bohaterem jest całe miasto Nowy Jork. I jednocześnie jest to fenomenalnie napisana historia medycyny. I nie tylko tej amerykańskiej, tylko tak w ogóle, no bo wiele rzeczy działo się po prostu globalnie. I oczywiście, że jest skupienie na ten świat amerykański i na ten konkretny szpital, ale dzięki opowiedzeniu jego historii, tak naprawdę poznajemy dzieje całej medycyny. Jej początku, przemian i stanu obecnego. I ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak autor podszedł do tematu i w jaki uporządkowany sposób opowiedział nam tę historię. Są w tej książce czasy, kiedy lekarze wierzyli w złe powietrze i humory. Są zamieszki lekarskie spowodowane wykradaniem ciał. Są epidemie w Nowym Jorku, początkowo w Nowym Amsterdamie, całe mnóstwo epidemii. Jest świat amerykańskich lekarzy, który pod koniec XVIII wieku był co najmniej prymitywny. Medycyna brytyjska w tamtych czasach była podzielona na takie trzy główne kategorie. Lekarzy, chirurgów i aptekarzy. Prawdziwy lekarz używał głowy, nie rąk. Obserwował pacjenta, oceniał chorobę i przepisywał lekarstwo. Chirurg stał szczebel niżej, on był od tej brudnej roboty i jego praca była rzemiosłem, nie profesją. Aptekarz stanowił natomiast najniższy szczebel hierarchii i co ciekawe mógł sprzedawać leki, które przyrządził, ale nie mógł pobierać pieniędzy za rady, których udzielał. Są w tej książce czasy, kiedy większość Amerykanów uważała, że płacenie za lekarzy jest absurdem i niedorzecznością. Są czasy, kiedy medykom po prostu brakowało narzędzi, żeby skutecznie działać, a szpitale kojarzyły się raczej z salami tortur. I jak to trafnie ujął lekarz filozof Florence Henderson, losowy pacjent z losową chorobą, szukający losowo pomocy lekarza, miał nie mniej niż 50% szans na odniesienie korzyści ze spotkania z nim. I to jest książka, która opowiada czasy przełomu. Znieczulenie wyznaczyło pierwszą połowę rewolucji chirurgicznej, a druga połowa antyseptyka miała dopiero nadejść. Padnie tutaj też pytanie, czy wojna jest dobra dla rozwoju medycyny. Zobaczymy też obraz Nowego Jorku takiego, jakiego byście się nie spodziewali. Każdy ustęp w nowojorskiej czynszówce służył nawet setce osób. Nie było też łaźni publicznych, rzeźnicy zarzynali rocznie ponad miliard zwierząt, pozwalając krwi płynąć do otwartych kanałów ściekowych, a wnętrzności pozostawiając gnijące w rynsztokach. Targowiska publiczne były pełne gryzoni i zepsutej żywności. Początku w Bellevue można dopatrywać się w małej izbie chorych, zbudowanej w latach 60. XVII wieku dla żołnierzy pokonywanych przez złe wyziewy i brud. Od tamtej pory do dzisiaj Bellevue przeszło bardzo długą drogę, a każdy z etapów tej drogi jest szalenie ciekawy. I ja niestety nie jestem w stanie opowiedzieć Wam wszystkiego, chociaż najchętniej, wierzcie mi, przeczytałabym Wam rozdział po rozdziale z tej książki. Bellevue uzyskał sobie spore uznanie podczas wojny secesyjnej za leczenie rannych żołnierzy Unii. Stał się pierwszym amerykańskim szpitalem z oddziałem położniczym, pawilonem ratunkowym, ze szkołą medyczną na miejscu, pierwszym, w którym zorganizowano pogotowie ratunkowe, dział fotografii medycznej i szkołę pielęgniarską dla kobiet. W szpitalu założono też medyczny college. Pierwszy rocznik był oczywiście cały biały i cały męski. I do czasów wojny secesyjnej tylko jedna kobieta zdobyła dyplom amerykańskiej uczelni medycznej. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, dlatego że w 1848 roku dziekan Geneva Medical College został poproszony o przyjęcie błyskotliwej kandydatki Elizabeth Blackwell. I obawiając się sprzeciwu, dziekan zorganizował głosowanie. Studenci myśleli, że to jest w ogóle żart i się zgodzili. I wyobraźcie sobie ich miny, kiedy Elizabeth Blackwell dwa tygodnie później przybyła na uczelnię. Skończyła ją z wyróżnieniem, ale powszechnie uważano, że jest to godne ubolewania, że pozwolono jej aspirować do zadań, które z natury rzeczy i zgodnie z powszechną zgodą świata spoczywają na mężczyznach. No i od tamtej pory uczelnia już zabroniła wstępu studentkom. I ja generalnie chciałabym Wam opowiedzieć o trzech bardzo ciekawych postaciach. Pierwszą z nich jest Oscar G. Mason, który miał prowadzić nowy dział fotograficzny w Bellevue. Mason odegrał też pewną rolę w stworzeniu pierwszego kryminalnego zdjęcia policyjnego, a fotografa szczególnie pociągały niepowtarzalne procedury chirurgiczne, im dziwniejsze, tym lepiej. I jego najbardziej zapadające w pamięć zdjęcia ukazały się w książce Foxa Fotograficzne ilustracje chorób skóry,
I te fotografie były postrzegane wtedy jako przekroczenie pewnej granicy. Pamiętajmy, że lata 70. i 80. w Stanach Zjednoczonych to jest szczyt popularności takich pokazów cyrkowych, tak zwanych sideshows. P.T. Barnum i inni pokazywali wszelkiego rodzaju dziwolągi i niektórzy postrzegali takie publikacje jako taki pokaz dziwolągów, który tylko udaje teksty medyczne. Najsłynniejsza jego fotografia przedstawia dziewczynę, 19-latkę, która była chora na słoniowaciznę i czasami nazywa się ją Venus z Bellevue. I zdania są podzielone, niektórzy widzą w tym zdjęciu taki właśnie cyrkowy aspekt w stylu Barnuma, a niektórzy widzą po prostu czystą, bardzo dobrą dokumentację medyczną. Drugą osobą, którą chciałabym Wam przedstawić, był Ignaz Semmelweis. To jest człowiek, który wymyślił antyseptykę. On praktykował w czasach, kiedy szpitale zupełnie sobie nie radziły ze śmiertelnością kobiet po porodach i w pewnym momencie powiedział: hej, mam taki szalony pomysł, może lekarze, którzy robią sekcję zwłok, umyją ręce, zanim pójdą odbierać poród? Został generalnie wyśmiany, bo nie umiał udowodnić jeszcze wtedy jakby całego procesu zakażania, a sam pomysł, że to lekarze mogliby zarażać, był oburzający. Niestety Semmelweis zmarł w szpitalu psychiatrycznym i dopiero Lister zaczął kontynuować jego myśl, wprowadzając dezynfekcję rąk i narzędzi chirurgicznych. Trzecią osobą, o której szczególnie się cieszę, że mogę Wam powiedzieć, jest Nellie Bly. Właściwie nazywała się Elizabeth Jane Cochran i to była pionierka dziennikarstwa kobiecego i wcieleniowego. Udawała na przykład niezależną matkę, żeby dostać się do szajki, która kupowała niemowlęta. Dała się aresztować, żeby sprawdzić, jak wygląda miejskie więzienie, a zainspirowana książką Verna w 80 dni dookoła świata wyruszyła też w taką podróż i pobiła rekord Verna o tydzień. Najważniejszy jednak był jej pierwszy duży artykuł, który ukazał się w dwóch odcinkach w gazecie, a potem jako książka 10 dni w Wariatkowie. Co ciekawe, zwykle mówi się, że to Nellie wpadła na ten pomysł, natomiast tutaj autor stwierdza, że generalnie Nellie bardziej chciała pisać o imigrantach, natomiast jej redaktor, którym był sam Joseph Pulitzer, stwierdził, że chce od niej czegoś mocniejszego i że chce ją wysłać właśnie do zakładu dla obłąkanych, żeby napisała reportaż od środka. I z jednej strony artykuł przyniósł dużo dobrego, dlatego że Blackwell Island i Bellevue zostały dofinansowane i zaczęto zwracać uwagę bardziej na to, co się dzieje w środku, ale Bellevue poniósł też ogromne szkody wizerunkowe, bo od tej pory Bellevue i Blackwell Island zlały się w jedną i kojarzyły się przede wszystkim z obłędem. I ja Wam opowiedziałam dosłownie kilka historii z głównie XIX wieku, ale tutaj autor sięga aż do 2014 roku. Skupienie na dziwactwach szpitala przyćmiło jego rolę jako podstawowego szpitala publicznego. W tej roli Bellevue był świadkiem wszystkich możliwych chorób i zagrożeń dla zdrowia publicznego, wszystkich wahnięć gospodarczych i wzrostów liczby ludności, wszystkich przełomów medycznych i kontrowersji sięgających ponad 200 lat wstecz. Dowiemy się tego, jakie były początki pogotowia ratunkowego. Dowiemy się, jakie były początki kobiet w ogóle w medycynie. Jak wyglądały początki pielęgniarstwa. Jak wyglądał Nowy Jork w XVIII, XIX, XX wieku. O co chodziło z kradzieżami ciał. Kto wpłynął na rozwój medycyny, ale też kto wpłynął na przykład na to, że mamy czyste ulice. I dowiemy się też na przykład, kto był założycielem pierwszego ogrodu botanicznego w Stanach Zjednoczonych. I ja bym mogła tak wymieniać jeszcze naprawdę długo, 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 ale zamiast tego powiem po prostu czytajcie. I to jest naprawdę znakomita książka dla fanów historii medycyny i dla fanów Nowego Jorku. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Was namówiłam do tej książki, bo ona jest naprawdę znakomita. Ja się nawet nie spodziewałam, że będzie aż tak znakomita. Wiecie bardzo dobrze, że ja historię medycyny uwielbiam i te książki są lepsze, gorsze, różne, a ta jest naprawdę absolutnie doskonała. Będzie jedną z moich ulubionych i nawet ja za Nowym Jorkiem jakoś tak bardzo nie przypadam, więc jeżeli ktoś kocha to miasto, no to ta książka będzie po prostu złotem dla niego. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek taki też trochę inny, no bo ze mną w roli głównej, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dajcie też znać koniecznie, czego nowego dowiedzieliście się z tego filmu, albo co Was zaintrygowało najbardziej. I pamiętajcie, że w książkach jest więcej.